Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj jest pan prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. Serdecznie witamy w naszym programie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Paniom, dzień dobry Państwu, dzień dobry Polonii w Ameryce. No właśnie, Polonii, który część Polonii pochodzi z Rzeszowa i całkiem spora część podrzeszowskich. Czy spotkał się pan z krajanami? Tak, rzeczywiście Podkarpacie jest takim terenem, z którego wiele osób wyjeżdżało właśnie do Stanów Zjednoczonych. Tutaj pracowali, ale często w tej chwili dużo osób wraca z powrotem do Polski, na Podkarpacie, do miasta Rzeszowa. A czy wracają już bardziej na emeryturę, czy wracają, bo pojawiają się miejsca pracy dla nich? No pewno niektórzy powracają na emeryturę, ale wiele osób powraca, by pracować w Rzeszowie, by zakładać biznesy, by w nowych uwarunkowaniach, jakie są w tej chwili w kraju, znaleźć się i by tam prowadzić biznesy, by realizować się w Polsce. Co w takim razie pana prezydenta sprowadza do nas, na tę część oceanu? To znaczy, pani redaktor, szanowni państwo, trzeba zwiedzać świat, trzeba podglądać świat, trzeba wiedzieć, co się dzieje w innych krajach, a konkretnie ten obecny mój wyjazd to przede wszystkim spotkanie z liderami światowymi, bo przecież w dniu wczorajszym liderami światowymi został pan prezydent Komorowski, pani królowa Jordanii i wielki kompozytor japoński. Byliśmy na tej uroczystości, zostaliśmy zaproszeni i właśnie to było głównym celem. Niemniej jednak spotykaliśmy się również z biznesmenami, z osobami polityki, dowiadywaliśmy się, co się dzieje w Stanach. I szczególnie z biznesem rozmawialiśmy, jak współpracować Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Właśnie ta współpraca już została nawiązana. Rzeszów między innymi jest miastem partnerskim z Gainesville na Florydzie, również z Buffalo, ale również z Florydą. Rzeszów ma już nawiązane ogromne kontakty gospodarcze. Wiem, że planowane są bezpośrednie loty, wiem, że planowany jest transport cargo. Proszę coś powiedzieć więcej o tej współpracy i też jest współpraca akademicka w planach. No więc podpisaliśmy umowę partnerską z miastem Gainesville w lutym i ta współpraca bardzo się rozwija. Tak, byli przedstawiciele Florydy w Polsce, w Rzeszowie. Spotkania były i z biznesem, i z lekarzami, i z dyrektorami szpitali, a więc w różnych płaszczyznach ta współpraca się rozwija. 6 i 8 listopada będziemy podpisywać umowę odnośnie cargo Rzeszów w Miami, a więc przepływ towarów. Dodam, że już w tej chwili nawiązali niektórzy biznesmeni bezpośrednie kontakty z biznesem amerykańskim, biznesmeni polscy. Także to wszystko narasta i z całą pewnością przyniesie korzyści zarówno dla Polski, jak i dla Stanów Zjednoczonych. Czyli przez ten transport cargo Rzeszów stanie się jak gdyby taką furtką na Europę Środkową, również też na Rosję, prawda? Bo to ułatwi przepływ towarów. Oczywiście, nawet z Ameryki Południowej słyszałam. Oczywiście na Rosję, na Ukrainę, także na kraje sąsiednie z Polską i na Polskę oczywiście również. Słyszałam też o planach bezpośrednich lotów, które mieliśmy tutaj z Nowego Jorku na przykład do Rzeszowa polskimi liniami lotniczymi. Słyszałam coś o Lufthansie, proszę zdradzić tajemnicę. To znaczy może o Lufthansie nie będziemy mówić w tej chwili, będzie przewoźnik na pewno. Ale będą to loty już na wiosnę do Nowego Jorku i do Chicago, a prawdopodobnie będą również na Miami loty pasażerskie. A więc będzie można bezpośrednio lecieć do Rzeszowa, nie przez Warszawę, nie przez Frankfurt, tylko bezpośrednio na Podkarpacie do Rzeszowa. W Rzeszowie działa już spora grupa firm technologicznych, takich high-tech, NTU, która produkuje silniki do samolotów odrzutowych, Hamilton, HeliOne, Goodrich. Rzeszów też jest jednym chyba z dwóch ośrodków produkujących silniki F-16. Co takiego przyciąga inwestorów, firmy zagraniczne do Rzeszowa? I co Rzeszów ma do zaoferowania właśnie inwestorom zagranicznym? Myślę, że podstawowym takim elementem, który powoduje, że przychodzą firmy zagraniczne, to wykształcona młodzież. W Rzeszowie w tej chwili działa 9 uczelni, uniwersytet, politechnika, uczelnie prywatne. I dodam, że pewno we krwi Podkarpacia i mieszkańców Rzeszowa jest produkcja precyzyjna.
bardzo dokładna, a więc silniki do samolotów i same samoloty. I kiedy inwestorzy przyjeżdżają, dowiadują się, a jakie kwalifikacje. Ale dowiadują się też, a jakie propozycje turystyczne i kulturalne. A jak zabezpieczona służba zdrowia i jak jakość powietrza nawet. I to wszystko są elementy, które powodują, że do nas przyjeżdżają biznesmeni i decydują, by założyć fabrykę. Stąd powstały takie fabryki jak MTU, jak właśnie Heliwan, jak Goodrich, jak Hamilton. Także to są główne elementy powodujące napływ biznesu. Czyli przemysł, edukacja, na co jeszcze stawia Rzeszów? Jakie są inne znamiona rozwoju Rzeszowa, który przecież słynie i nawet w logo państwo macie miasta Rzeszowa, że jest to miasto innowacji? No więc jakie elementy? Tak jak mówiłem, idealna czystość w Rzeszowie. Dodam jako też taki element, to jeżeli chodzi o kraj, to w Rzeszowie jest największa długość życia, bo kobiety to 85 lat, mężczyźni 75 lat, a więc warunki są bardzo odpowiednie i dlatego też... Czyli to zasługa mikroklimatu, ale również i opieki zdrowotnej. Jest klimat, opieka zdrowotna. Właśnie w Rzeszowie przypada najwięcej łóżek na 10 tysięcy mieszkańców, biorąc pod uwagę Polskę, a więc zabezpieczona jest opieka zdrowotna. Ale głównie nauka, głównie Uniwersytet i Politechnika, bo przecież na Politechnice kształcimy inżynierów, którzy budują silniki, którzy pracują nad procesami technologicznymi i konstrukcyjnymi. A więc to jest głównym elementem, że jest napływ kolejnych firm. Panie prezydencie, a wszyscy ci młodzi ludzie, którzy kształcą się w Rzeszowie, stają się ekspertami w bardzo takich wąskich dziedzinach, czy lotniczych, czy technicznych, czy oni zdobywają potem zatrudnienie w Rzeszowie, czy muszą gdzieś indziej wyjeżdżać, czy są na przykład przechwytani przez jakieś zachodnie firmy, czy jednak zostają? To znaczy, jeżeli chodzi o zatrudnienie specjalistów, to w Rzeszowie są możliwości zatrudniania. Niemniej jednak my nie jesteśmy przeciwni, żeby specjaliści wyjeżdżali również za granicę, by jeszcze poszerzali swoją wiedzę, a później wracali do nas. I tak to się dzieje. Miasto Rzeszów jako jedyne miasto w Polsce zwiększyło liczebność mieszkańców, bo prawie o 12%. Buduje się nowe osiedla i te osiedla są zasiedlane najczęściej przez osoby, które napływają do nas. Albo ci, którzy studiują i zostają w Rzeszowie. A więc ja osobiście uważam, że wyjazd za granicę to jest też dobrą nauką i należy jechać, podglądać, przenosić później do kraju. Nawet zarobione pieniądze, które są za granicą, to inwestować, a więc stworzyć nowe miejsca pracy i tak się ma gospodarka rozwijać. Właśnie, a kolejny rozwój i na przykład przypływ ludności też można chyba powiązać z tym, że otwiera się Wydział Medyczny w Rzeszowie. Proszę powiedzieć. No tak, w sumie w Rzeszowie jest 60 wydziałów, a w tej chwili przygotowujemy się do otworzenia Wydziału Medycznego Lekarskiego. I będzie czynny już w 2014 roku. Także jest to kolejny element, który będzie powodował, że miasto Rzeszów będzie się rozwijać. Czy są plany oferowania zajęć po angielsku, żeby na przykład młodzież na przykład ze Stanów czy z Wysp Brytyjskich mogła przyjeżdżać do Rzeszowa na studia medyczne? To zdecydowanie tak. Oczywiście na Politechnice, na Uniwersytecie są wykłady w języku angielskim, w języku francuskim i hiszpańskim. Dodam, że myśmy w tej chwili wprowadzili naukę chińskiego w przedszkolach, nie mówiąc o tych innych językach. A dlaczego chińskiego? Czy Rzeszów prowadzi jakąś współpracę z Chinami, z Azją? Czy to jest takie preludium do przyszłej współpracy? No więc jest współpraca w tej chwili bardzo ścisła, przepływ towarów w jedną i w drugą stronę odbywa się. Też podpisaliśmy porozumienia, maszyny budowlane, samoloty, szkło, to wszystko przepływa z jednego kraju do drugiego, a więc tam, gdzie są korzyści ekonomiczne, to są transakcje handlowe. Ale to nie tylko współpraca gospodarcza, bo z Chin pochodzi inspiracja jednego z takich z wizytówek miasta, kładki rzeszowskiej.
prawda? A no właśnie, na Expo 2010, kiedy byłem w Szanghaju, widziałem taką kładkę. I ta kładka spełniała rolę nie tylko do przejścia nad ruchliwym skrzyżowaniem, ale było to miejsce spotkań mieszkańców Szanghaju, pewnie nie tylko Szanghaju. A widziałem, jak spotykały się tam młode osoby i, nawiasem mówiąc, miłe takie wyrażanie uczuć. I postanowiłem, że taka kładka powstanie w Rzeszowie i ta kładka została wybudowana i spełnia tą samą rolę. Dodam, że często tam odbywają się koncerty, młodzież 20-30 osobowa się zbierają, tańczą, a więc jest to miejsce spotkań. Obok rynku jest to drugie miejsce, które gromadzi osoby, by spotkać się, porozmawiać. A czy do Rzeszowa przyjeżdżają turyści? Bo Rzeszów może nie jest na liście takich miast polecanych turystom, na przykład za granicą. Zawsze się mówi o Poznaniu, Warszawie, Krakowie. Ale czy przyjeżdżają turyści do Rzeszowa? Obok Rzeszowa są zresztą bardzo ciekawe. Pani redaktor, w tej chwili na ulicach Rzeszowa słyszy się rozmowy w różnych językach i taką główną atrakcją turystyczną to jest trasa podziemna. A ta trasa podziemna to są tunele budowane w XIV i XV wieku, w których chronili się Polacy, rzeszowianie przed najazdami Turków, Tatarów. Myśmy tą trasę odbudowali i tysiące ludzi przechodzi przez tą trasę, ogląda. Poza tym rynek, stare kamieniczki, kościoły, to wszystko stwarza odpowiedni nastrój i mamy bardzo dużo wycieczek na dzisiaj. Czy Rzeszów tętni życiem wieczorem, tak jak na przykład Kraków? No właśnie. Rzeszów w tej chwili na rynku ludzie przesiadują do godziny 3-4 rano. Toczą się rozmowy, są piękne parasole oczywiście i tam można porozmawiać, można napić się kawy, herbaty, można coś zjeść. Często widzę, że krążą ludzie wokół rynku, bo wszystkie miejsca są zajęte. Tych miejsc jest około 1500. Te ogródki są pięknie ukwiecone i stało się to miejsce centralne dla naszego miasta. Wielu wspaniałych artystów, twórców pochodzi z Rzeszowa, żeby wspomnieć chociażby Juliana Przybosia albo Jerzego Grotowskiego. Jak wygląda oferta kulturalna miasta? Jak te tradycje są kontynuowane? No więc jeżeli chodzi o Grotowskiego, oczywiście czcimy jego twórczość, ale i Grotowski, i Nalepa, i Stańko, i Kilar. Także można by wymieniać wielu artystów. Ostatnio na przykład gościliśmy wspaniałą artystkę Aleksandrę Kurzak. Na koncert przyszło kilkanaście tysięcy osób. I co ciekawe, jak ciężko ją czasem zaangażować, to po koncercie napisała list, a przyjadę do was na kolejny raz. Tak jej odpowiadała publiczność. Na rynku wystawiamy też na przykład operę Straszny Dwór, czy występuje Mazowsze, czy Śląsk. Poza tym przygotowujemy koncerty, oczywiście bezpłatne dla mieszkańców, dla każdej grupy wiekowej. Także są różne koncerty i zawsze są tłumy. Dodam, że takim głównym elementem jest Stadion Kultury Europejskiej. No, kosztuje niebagatelną kwotę, bo około miliona dolarów. I współfinansowany przez Ministerstwo Kultury. Na taki koncert przychodzi 35 tysięcy osób. Odbywa się ten koncert na stadionie. Występują artyści też ze Stanów Zjednoczonych. No właśnie, co jakiś czas, chyba co 3 lata, na taki specjalny festiwal zespołów polonijnych zjeżdżają się zespoły z całego świata. Wiem, że również z Nowego Jorku. Polish American Folk Dance Company. No zdecydowanie piękne, ubrane są zespoły, kiedy jest defilada, później występy na scenie, publiczności ogromna ilość, jest to duże święto dla naszego miasta, święto kultury, święto przeglądu, powiem, pięknych pań i młodzieńców. Także cieszymy się, że w przyszłym roku będziemy mieli już festiwal. I ze Stanów dużo przyjeżdża osób. Tak, jeszcze powiem, że mamy pięknie ukwiecone miasto. Ja przyznam się, że jeżdżąc po świecie podglądam to, co jest dobre i przenosimy do miasta Rzeszowa. Piękne zielęce, piękne rabaty, kwiaty na... I palmy. No, palmy też. Ostatnio właśnie, jak byliśmy w Gainesville, to w lutym tam piękne palmy były. I pan je tą...
wyrwał z korzeniami. Przesadził. Sezon, kiedy się rozpoczął taki kąpielowy, to na otwartym kąpielisku postawiliśmy palmy, które na okres zimy zostaną przeniesione do takiej sali widowiskowej, w której między innymi gra zawodnik ze Stanów Zjednoczonych w siatkówkę Lochman i będą ozdabiać tą salę. Ja muszę powiedzieć, że ja też po tej rozmowie mam wielką ochotę wybrać się do Rzeszowa i na pewno jak będę w Polsce, to właśnie to zrobię. A? Ja zapraszam szanownych Państwa do Rzeszowa. Polska jest pięknym krajem, Rzeszów również. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziękujemy.